Gdybym sama miała stworzyć potrawę do restauracji z gwiazdką Michelin, to na pewno musiałaby być potrawa bardzo zaskakująca. Mogłoby to być otwarte ravioli z owocami morza, z pianką z szampana, sosem ostrygowym i oprószone 24-karatowym złotem. Często się mówi tak, że szewc bez butów chodzi. Ja jak najbardziej uwielbiam gotować i gotuję bardzo dużo, ale nie mam takiego typowego słodkiego ząbka, jak to się mówi po angielsku. Także ja uwielbiam wszystko, co jest z diety śródziemnomorskiej, natomiast troszkę unikam wszelkiego rodzaju ciast i słodyczy. Ja nie przepadam za słodyczami, ja mam swoje inne słabości. Uwielbiam różne słone przystawki, jakieś koreczkowe, bankietowe rzeczy. Natomiast nigdy nie ciągnie mnie do czekolady ani do tortu bezowego. Ja oczywiście robię takie rzeczy na swoim blogu, zdradzam na nie przepisy, ale zawsze wtedy muszę zaprosić przyjaciółki do domu, które po prostu pomogą mi to później zjeść. Mój narzeczony jest Hiszpanem z północy Hiszpanii. Tam jest fenomenalna baskijska kuchnia, także przede wszystkim owoce morza i takie typowe dla tamtego regionu przystawki, które się nazywają pinchos. Zaczęłam gotować sama, żeby zawsze wiedzieć, co na tym talerzu dokładnie się znajduje. Nawet, powiem szczerze, nie bardzo chodzę po warszawskich restauracjach. Mam kilka swoich ulubionych, ale rzadko która potrafi mnie czymś zaskoczyć, więc skoro umiem gotować sama w domu, to czasami po prostu wolę zostać i zrobić coś, na co mam konkretną ochotę.